Projektanci prześcigają się w wymyślaniu nowych fasonów na kostiumy kąpielowe, żeby nie powtarzać tego, co było w zeszłym roku. Jest kilka bardzo nowych rzeczy. Falbanki niesamowicie dobrze robią na mały biust, jeśli ktoś ma mniejszy, dlatego powinien wybrać sobie kostium z falbanką. Są teraz kostiumy, które nie mają klasycznej góry takiego bikini, tylko to są bardziej koszulki. Trochę takie bardziej jak sportowy biustonosz, pełniejsze, ale za to świetnie wyglądają, podkreślają naszą figurę. Kolejnym jeszcze bardzo ciekawym elementem są plecy. Teraz jest bardzo duży nacisk na to, żeby na plecach się coś zadziało. Są paseczki, koronkowe wstawki, wiązania, no dużo fajnych rzeczy na plecach. Wróciły jednobarwne kolory, tak? Czyli kostiumy w jednych odcieniach. Czerwone, granatowe, białe, czarne. Wiadomo, to są klasyczne, ale one jakby wróciły w nowej odsłonie o tyle, że na przykład mogą mieć właśnie to na plecach, to coś. Mogą mieć bardzo fajny napis z przodu, ale mimo wszystko być w jednym odcieniu. I ten napis będzie nam się rzucał w oczy. No, na pewno królują kwiaty. Kwiaty królują wszędzie. Na sukienkach, koszulach, spodniach i na kostiumach kąpielowych również. Jednoczęściowy kostium to jest taki basic, który właściwie każda z nas powinna mieć. Oczywiście w zależności od sylwetki. Im większe mankamenty sylwetki, tym ten jednoczęściowy kostium się lepiej sprawdzi. Wtedy można mieć dobrze dopasowany do biustu, zakrywać brzuch i ukrywać po prostu rzeczy, które nie są atrakcyjne. Warto pamiętać, żeby kostium dobrać do sylwetki. Jeśli mamy mały biust, wybierzmy kostium z falbanką albo frędzelkami, albo bardziej zabudowaną górą. Jeśli natomiast chcemy ukryć jakieś mankamenty, na przykład zbyt duży brzuszek, wybierzmy kostium kąpielowy z drapowaniem bądź różnymi przeszyciami w tej okolicy. Jeśli jesteśmy niskie, ale zgrabne, wybierzmy kostiumy wydłużające nasze nogi. Jeśli mamy bardziej masywną sylwetkę i chcemy ukryć na przykład zbyt duże pośladki, załóżmy zabudowany kostium w tej partii ciała. Jeśli mamy sylwetkę chłopięcą, fajnie wybrać kostium, który ma wcięcia w talii, w siateczkę w talii, albo generalnie jest taki dwukolorowy, który właśnie w miejscach, gdzie nie ma talii, ją optycznie pokaże.